Witamy wszystkich hodowców ponownie. Ponownie jesteśmy na Śląsku. Przed chwilą pożegnaliśmy kolegów Andrzeja i Michała Wiosnę, a teraz odwiedzamy tutaj kolegę z oddziału 0125 Katowice 2, kolegę Krystiana Kachlera. Kolega Krystian jest tutaj ewenementem w skali Polski, można powiedzieć, gdyż od bez mała 40 lat jest mistrzem tutejszego oddziału, prawda? Przez ostatnie 43 lata 40 razy mistrz oddziału Katowice 2 i 3 razy wicemistrz. Czyli przez, no tak jak mówię, 43 lata do tyłu. 40 ciągle lat. Jak się nazywa w czołówce i mistrzowskie, jak się nazywa, się zdobywa tytuły. Ale oprócz tego, że w oddziele kolega osiąga sukcesy, również nawet w tym roku na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu jego gołąb zdał w kategorii Sport A trzecie miejsce. Niestety był to gołąb z obrączką niemieckiego związku i nie mógł reprezentować naszego kraju w Budapeszcie, ale w Polsce zajął trzecie miejsce w kategorii Sport A. Teraz tutaj jesteśmy na posesji u kolegi Krystiana. Tutaj ja pokażę, może odejdę troszeczkę. Pokażemy, tu się mieszczą gołębniki lotowe, z których kolega lotuje. Tutaj jeszcze tylko nadmienię, że w miejscowości, gdzie znajdujemy się teraz, jest to część Katowic o nazwie Janów dokładnie też. I tutaj obok jest taka ciekawostka, jest taki piękny kościół i to jest przy ulicy Zamkowej, notabene położona posesja, a kościół jest charakterystyczny, gdyż we wszystkich filmach, które są o Śląsku... Kościół i rynek występuje. Rynek i poczta jest prawie bardzo dużo właśnie w filmach kuca. Jak nakręcają wszystkie takie stare wojenne, międzywojenne filmy, to wszystko się... Bo tu jest taka typowa śląska zabudowa. Tylko typowa śląska zabudowa. I przede wszystkim no, taka no, inna jak wszystko. Jak wszędzie w pozostałych częściach Katowic. Dlatego no, przede wszystkim jest to w tej chwili taka dzielnica kultury, że no, bardzo dużo ludzi się zjeżdża z całej Polski, może nie tylko z Polski. I można przede wszystkim soboty i niedzielę ludzi z aparatami z dokręcenia filmów kręcą filmy na samym rynku. No jest to właśnie ciekawostka taka tutaj, architektoniczna. Tutaj teraz jesteśmy przy gołębnikach lotowych. Jeszcze raz pokażemy. Tam u góry jest kolejny wlot. Widzimy, tutaj są, jak się nazywa, mniejsze te gołębniki. I tutaj kolega w hodowli, wiem, też posiada około 260 gołębi, tak? Tak. Z czego w rozpłodzie jest ile gołębi? Jest setka w rozpłodzie. I jakich to są gołębie ras najczęściej? No rasy, no przede wszystkim są i gołębie rasy Jansen, są gołębie jeszcze już takie po prostu niedobitki hodowli Pawła Radwańskiego, bo ja ostatnie gołębie Radwańskiego to ja zabierałem świętej pamięci Jurek Mateja i prezes zarządu głównego Paweł Stencel. To można, to jest udokumentowane, że nie trzeba tego dokumentować, bo ja mówię w tej chwili prawdę, że ostatnie 16 gołębi to myśmy zabrali z gołębnika, nikt tam się nie podszywa, że ktoś inny brał te gołębie. Wszystkie ostatnie gołębie zabrałem ja z moim świętym pamięci szwagrem i z kolegą Stenslem. Oczywiście przypominam, chodzi o gołębie Radwańskiego. Radwańskiego. Tak. Rozumiem. Ale też w hodowli zostały dokupione gołębie innych ras. Tak, i w tej chwili no są i gołębie desmety i są, tak mówię, przede wszystkim gołębie bardzo się sprawdzają kolegi Felskiego z Niemiec. Są gołębie, teraz też sprowadzałem, no, są też bardzo dobre gołębie z Holandii, z Belgii. No, jest ich dosyć sporo, zresztą to będzie widać na narodowodach, bo Ayer Campa gołębie są i to takie naprawdę z pierwszej linii, bo mój serdeczny przyjaciel był kolegą, serdeczny przyjaciel z Niemiec, z Bochum, był serdecznym przyjacielem kolegi właśnie Ayer Campa, razem na narty jeździli i dostawał to co najlepsze. Także u mnie są nawet w tej chwili, jest wnuk tego Silver Shadow i wnuk Silver Bullet. Zresztą są rodowody, te gołębie są na gołębniku i kolega robiąc zdjęcia pokażemy będzie widział te gołębie. Tak. To jest rok 99 gołębie. Super, właśnie ja po prostu miałem wnuki tego szpaka, tego 688 i po nim był to gołąb prawie, no, można powiedzieć, czwarty w Europie, dlatego że pierwsze trzy złoty, srebrny i brązowy medal na olimpiadzie zdobyły gołębie z Gliwic, kolegi. Ale w tym roku? No, na dwie olimpiady. W Dortmundzie? Ostendzie? W Dortmundzie.
To był, no jak się nazywa, nie mogę sobie wspomnieć. To były pierwsze trzy gołębie, które raczej w kategorii C zrobiły złoty, srebrny i brązowy medal. To sprawdzimy sobie później. No, szpaczka po tym właśnie, po tym Samcu 366, a dziadku tym 600, końcówka, ja mówię 688, była czwartym gołębiem w Polsce, dlatego że tamten zrobił złoty, srebrny i brązowy medal. I okazało się, że na olimpiadzie byłaby też czwartym gołębiem. Miała po prostu taki wynik, że byłaby czwarta. No niestety katastrofalny lot z miejscowości Schillingen. Jej brat właśnie, tej 125, był również niesamowitym, dobrym lotnikiem. To był jego imię na komplet konkursu, 15, na 16 robił 15 i niezależnie czy to był lot ze 100 km czy z 800, czyli uniwersalnego imię. Ale obydwa zostały na locie Schillingen, no nie tylko one, bo ja miałem rok wcześniej na dwulatkach, na dziesiątkę gołębi 147 konkursów, no czyli przeciętnie można powiedzieć prawie 14,5, trochę lepiej jak 14,5 konkursa na gołębia i to były planowane loty z 16 lotów, takie, które mieliśmy planowane w oddziele. Były gołębie, które miały komplety 16 na 16. Nie, zresztą do dzisiaj samica, która przez 3 lata jest w rozpłodzie, przez 3 lata zdobyła 45 konkursów, czyli to była 16, 15 i 14. Czyli mi się wydaje, to jest ewenement. Przede wszystkim w tej chwili uważam, że samice jednak, mimo wszystko, ja tak uważam, że są lepszymi lotnikami jak samce. No, samo to, że na przykład w dziewiątce najlepszej gołębi w oddziele w tej chwili i najlepsza samica w ubiegłym roku. Ja mówię o ubiegłym roku, bo to poprzednie lata były jeszcze lepiej. Na 9 gołębi jest 5 moich samic, nie ma ani jednej samicy z kompletem, ale na 14-13 konkursów zrobię. Także uważam, samice są lepsze. A wracając do oddziału, tutaj w oddziele ilu hodowców liczy oddział? No, znaczy tak jak wszędzie oddziały troszeczkę szczupleją, ale mamy do lotu 80, ponad 80, 86 żeśmy mieli w ubiegłym roku, no, a to tak ze 120 schodzi po prostu. No wiadomo, że młodego na rybku jest mało, a no nie, my niestety taka jest biologia, że starzejemy się i po prostu ludzie odchodzą. Dlatego mi się wydaje, że wszystkie oddziały, no jest tendencja, żeby się łączyć, bo wiadomo, że no, koszty transportu i tego wszystkiego są dosyć wysokie. To jest jeden z tych szpaków właśnie z tego Silverschadu. No tutaj go pokażemy. Wysoki właśnie, podobny jak ten jego już tych pradziadek. Jest w gazetkach, w miesięczniku naszym na środku i jest właśnie na banderozie pokazane 5 gołębi Ayerkampa, to jest właśnie jego pradziadek. Tu widzimy go właśnie w wolierce, sobie siedzi gołąbek. No, akurat go bardzo ładnie się pokazuje, także no tyle jeżeli chodzi o... O gołębie, a jeszcze wracając do... A tu jednak jakie nazwiska takie w oddziele, rywali największych, jaki kolega ma? No jest kilku na pewno. Przede wszystkim był przez lata Chochulski, który też zdobył Mistrzostwo Polski w kategorii A. Przede wszystkim nie ma takich stałych rywali, bo tam każdego roku z 5-6 wyskakuje. No, następne lata mają troszeczkę chudsze, no to nie, tam, że nie aż tak źle, no, wypadają tam do dziesiątki, no a mnie udaje się jakoś, pozwalają mi, że ciągle zdobywać ten tytuł mistrzowski tutaj, od 40 lat, tak jak podkreślamy. Do tego stopnia nie chcę być zarozumiały, bo ma takiego fajnego kolegę też, który prowadzi firmę BMW, remonty samochodów, przeglądy, to mówi, że przed lotami, a to pucharizm możemy panu Krystianowi oferować, bo to wiadomo, że tak się skończy. To teraz może przejdziemy do gołębników lotowych, zobaczymy jak tam wygląda teraz, bo już są sparowane gołębie, tak? Tak. Tak, to możemy teraz przejść zobaczyć? Pokaże nam kolega? Tak, dziękuję. Wchodzimy do gołębników. O, tak to... Teraz jesteśmy we wnętrzu gołębników lotowych, tutaj właśnie widzimy, nie ma rusztu na podłodze, jest normalna podłoga taka. Rusz jest w nogach. Podłoga jest normalna. Ja uważam, że no, na pewno jest wygodniejszy rusz, ale mi się wydaje, że jest za dużo powietrza. Z kolei tutaj przy temperaturach powyżej 20 stopni zdejmujemy ganek i to powietrze po prostu wychodzi bezpośrednio, nie chodzi po gołębniku.
tylko wychodzi bezpośrednio do wylotów. I to mi się wydaje, że ma duży plus. Zresztą koledzy, którzy bardzo dobrzy koledzy, bo mam też gołębie zamieniane z Andrzejem Kurmanem ze Szczecina, takim też może etatowym mistrzem od niedawna, od paru lat właściwie, od niedawna. Mam zresztą jego bardzo dobre gołębie, on ode mnie. I to kiedy przyjdzie, niezależnie, on po często przyjeżdża do mnie, bo czy to ogólnopolska wystawa, czy nawet teraz znowu przed lotami planuję przyjechać z małżonką, wchodzi na gołębi niezależnie od pory roku, i tu jest tak jak na polu, a gdzieby pan nie stanął, gdziebyście się nie zatrzymali, nie ma żadnego przeciągu, nie ma po prostu ruchu powietrza, a na gołębniku jest naprawdę świeże powietrze. Tu pokażmy jeszcze, w suficie jest siatka zapewniająca prawidłową wentylację, ale to podkreślał kolega Krystian i na wylot, tak. I to powietrze nie przechodzi przez tą siatkę, idzie do góry, ale wentylacja idzie właśnie pod samym sufitem. I na zewnątrz. Ale nie ma przeciągu, to jest też bardzo ważne, żeby niemożliwe. Tego nie ma, co ruszka, to przychodzi... Widzimy wloty, tak, właśnie. Wloty tradycyjne, antyny tam są wyciągnięte, bo młodymi żeśmy notowali. I tak podróżni. Tak, widzimy, wygląda. Pokażemy też cele jeszcze, tutaj są już gołąbki sparowane. Jak widać, wszystkie są naniesione, zagnieżdżone. 2 tygodnie było w poniedziałek i wszystkie się wyniosły i spokojnie sobie siedzą na... Tu widzimy, jak wyglądają cele. Tutaj się znajdują gołębie, tak jak przypomnimy, lotowe. To jest gołębnik lotowy. Gołębi lotowy, tak. No tam może z 10 gołębi, które samic przede wszystkim, które będą na gołębniku, no nie tylko, bo 8 samic, 2 samczyki, które będą partnerami dla tych gołębi, które będą lotowane, ale są to najlepsze gołębie. Rozumiem. Tu przejdziemy obok, jest podobny boks, też z celami. To jest, rozumiem, budowa tego, konstrukcja, jest to doświadczenie tych 40 czy 50 lat zajmowania się gołębiami, tak? Tak, bo to jest budowa któregoś z rzędu gołębnika, bo to tak jedno, drugie dostawało się gołębniki, znaczy gołębie, stan liczebny gołębie się powiększa, no i tak trzeba było dobudowywać. No i ale wydaje mi się, że ten dlatego też ze względu już potem na wiek jest bardzo funkcjonalny, bo po prostu poruszcie się, wejdzie do gołębnika i nie trzeba gdzieś tam się spinać po schodach. Rozumiem. Tutaj pokażmy. To jest samiczka, kolega chce nakręcić. To jest samica, która tam w rogu. Ta, co siedzi na jajce. Ona ma 81 punktów. O, tutaj widzimy, ona ta płowa, tak? Czerwona. Tak, widzimy, o. Tu jest samczyk, który jest trzeci w Polsce. Tu go widzimy właśnie. O, przepraszam, bo ten niebieski. O, tak. To jest ten, co był na niemieckiej obrączce, tak? Co? Tak, widzimy go. On też jest na zdjęciu u nas na stronie w dziale info. To jest jego partnerka. A z czym ona jest teraz sparowany? On jest sparowany z Olimpijką, z tą drugą pomału. O, pokażemy ją. No, tu widzimy. To jest Olimpijka, która była w Francji, nie? Tak, w Livien w 2003 roku. Trzecią samiczką. No. Bo też nie wspomnieliśmy, że kolega też osiągał na Olimpiadzie duże sukcesy. No, już Porto, ale na tym poprzednim Porto. Miałem samczyka, to już jest jeszcze... Pokażmy skrzydełko może jej. 12 lat. To jest teraz nienotowana, żałuję, że... A z jakich linii to jest gołębie? To jest Van Loon. Van Loon. No, ale bardzo, bardzo... I on teraz jest, ona jest sparowana z tym gołębiem, który miał trzecie miejsce w Polsce w tym roku. Tak. Tutaj też ma jeszcze kolega takie wybitne gołębie, jakieś lotniki, które by chciał pokazać nam? Wybitne gołębie na pewno, tu samiczki siedzą. To tu jest fakt z tego Silver Shadow? Silver Shadow. Są samiczki, które na przykład to samica... No, ten połowie też kapitalny meczer, który jest... Na tej obrotce 305. To jest samiczka. Też na wszystkich dystansach. Ona pomalowana teraz. Tak, właśnie chciałem się zwrócić, zapytać, w związku z czym to malowanie jest? Odstraszać ma od jastrzębi? Tak, a tutaj jest problemem jastrzębi? Bardzo duży problem. Tak, i tutaj pokażmy może, jak to wygląda na skrzydle. To jest pomalowane od spodu, tak? Tak. Tak, tu widzimy. I uważam, że one w tej chwili jest taka pora roku, jaka jest. I one już w tej chwili latają parę dni i no nic się nie dzieje. Aha. A to jest środek jakiś specjalny, czy to wykorzystuje kolega jakiś gencjane zwykły? Specjalne. Farbki takie z praju.
To nie jest jakaś specjalna dla gołębi, normalna taka gdzieś ze sklepu. Ta samiczka, to jest też samica, która robi każdego roku 12-13 konkursów. I co to jest za gołąb? Z jakiej linii? To jest od kolegi Wokulskiego samica, także mi jest trudno powiedzieć. Rozumiem. Ale to jest samiczka, która z jednego 800 km była w rejonie 2 godziny wcześniej jak drugi gołąb. Takie duże wyprzedzenie. To znaczy tak, to był jeden gołąb, przypuszczam, że jeden gołąb, który w nocy doleciał do gołębnika, ale nie była w stanie wejść. I rano czwarta ileś weszła, a pierwsze gołębie było 6. Czyli po prostu prawie 6 rano, czyli prawie 2 godziny wyprzedziła drugi gołębia. Z tym, że lubi bardzo dalekie loty. I to niezależnie od tamtego lotu jest zawsze w ścisłej czołówce. A mógłby kolega jeszcze raz nazwisko tego hodowcy, od kogo to jest, powtórzyć? Henryk Huchulski. Także widzimy tutaj ją o... No Henryka Huchulskiego na pewno, może nie pół Polski, ale bardzo, bardzo dużo. Zresztą... To kolega z jakiego oddziału jest? Z mojego oddziału. A, tutaj. W tej chwili on jest w Niemczech, zlikwidował gołębi, ja mam wzięło od niego 16 kapitalnych gołębi. On się bardzo przyjaźnił z kolegą Kuniorem. Kolega Kunior wziął, nie wiem, nie chciałbym tu, bo to lepiej, aby się kolega Kunior by powiadał, ale nie wiem, coś ponad 20 gołębi od Kuchulskiego, czyli tak znany hodowca jak kolega Kunior, nawet nie wiem, czy olimpijczyka nie wychował właśnie z tych gołębi Kuchulskiego, i tak znany hodowca wziął tyle gołębi od kolegi Kuchulskiego, czyli coś o tym mówi, nie? A tamten kolega zakończył już lotowanie. Zakończył, bo po prostu jest tak, od 18 roku stracił prawie obydwie nogi, jak miał 18 lat, a w tej chwili już jest po 73, taką pasją, że jeszcze teraz chciał kupować gołębia, tylko mu już syn nie pozwolił. On z Niemiec przyjeżdżał z Bochum, gdzieś tam po Bochum, i tutaj hodował gołębie. I z samochodem przyjeżdżał bez nóg. Zresztą on kiedyś był wywiad też z nim z Krakowic, z Koniecznym. Od Koniecznego też brał gołębie, ale to był naprawdę jeden z największych moich konkurentów. Rozumiem. Co tu jeszcze mamy takiego ciekawego z gołąbków? Tu jest samiczka, która też ma w tym w ubiegłym roku 11 13 na 14 lotów, 13 konkursów i też za ostatnie 3 lata ma 39. A to z jakiej gołębi jest? To już są gołębie z moich kupanych. To też tam jest. Tu jest z tego Mass Ice i z Fenomenale z Szerynców. Bardzo, bardzo dobra samica. Rozumiem. No przede wszystkim, no tu na przykład miałem tego takiego słynnego, nie ma papieru do niego, ale to jest z Jansynów, słynnego 301, on jest na górze i jest też tam w internecie, tylko jest bez rodowodu i kapitalne gołębie wydaje. Zresztą to jest córka jego, przepiękna samica. Zresztą ją puścimy może na ziemię i będzie bardziej pokazała. Widzimy ją. No i w ubiegłym roku zrobiła też 12 konkursów. 12, ona 13. 13 jako danówca. No widzimy, jak gołąb taki pomalowany lata, to od razu w oczach się mieni na purpurowo. Proszę. Tu jest jej brat. Jednogniazdowiec. To podobny bardzo jest, o. On jest 40, bronić tutaj gniazdka. 4401, a ona 4402. No. Rozumiem. To teraz może przejdziemy do gołębnika rozpłodowego, tak? Czy tam nie będziemy oglądać? Co? Teraz znajdujemy się przed gołębnikiem rozpłodowym kolegi Krystiana Kalera. Tu widzimy, jak on wygląda z zewnątrz. A teraz widzimy, jak kolega Krystian wypuszcza samce, tak? Tak. Samce na wolierę idą. Zaraz też wejdziemy do wnętrza, zobaczymy. Ile tu tych samców jest? Jest. Około 50, ale samców tylko? Tylko samców. Aha, bo 50 par jest w całym rozpłodzie około, tak? No ja ich wyginę, bo widzę, że... Poczekamy. Nie bardzo się im... Chce wyjść? A były teraz cały czas zamknięte, nie? Nie, bo byśmy je łapali do zdjęć. Aha. Czyli one normalnie przebywają tutaj cały czas? Tak. Widzimy je. No. Czekamy, aż podleci ich więcej. Bo im jest tej pauli 5000, tam jeszcze wygonię. To jest też tej pauli 5000. To ona taka była rzekomo. I co jest ciekawego, że one mają wszystkie kolory. To jest brat jego, ten czarny.
Ten jest taki rudy, a ten jest taki czarny. A to są z jednego gniazda? Z jednej pary? Jest, po jednej, po tych samych gołębiach bracia, ale nie jedno gniazdowi. Aha. Jeszcze tam biegunie. Tak, tak, tu widzimy właśnie, jak sobie gołąbki siedzą. Tu widzimy. Mogę wejść tam zobaczyć? Można. Popatrzymy, jak wygląda w środku. O. To jest taki zaciemniony gołębnik, tak? No nie, tam jest po prostu... Jest... Ale nie, tak ciemnie jest niż w pozostałych, tak? Tak, tak, w rozpozie tak zresztą hodowcy praktykują, żeby troszeczkę... To bardzo spokojne w tym układzie, nie? Bo tu się po południu słońca obraca i jest słoneczne. Ale tam przyjdą go. A one mają tu przejście mają w posadce. Tego tak nie widać. Tam. O, tu widzimy właśnie, tu pomiędzy boksami tego gołębnika jest takie malutkie przejście, jego tego nie widać teraz. I tam do tego gołębnika prawdopodobnie, tam. Tam z tyłu jeszcze? No, one wchodzą tam. A tu widzimy jeszcze, ja może otworzę, pokażę. No. Tu zobaczmy, tu jest jedno przejście tutaj do gołębnika, gdzie obok byliśmy, a tam z tyłu. Tam jest przejście na gołębnik, który od strony ogrodu jest, tak? Od strony ogrodu i przechodzą tędy, jak rano słońce jest tam, to siedzą tam, a po południu słońcu siedzą. Aha, bo tutaj jest tak zrobione, że z tamtej strony jest słońce do południa, a tu po południu w tej części. Tu widzimy właśnie, o, tylko one teraz sobie tu siedzą, ja może pokażę, wejdę tak, żeby nie wypuścić. Tutaj takie drewniane gretingi są, widzę, tak? Taki ruszt. No. No więc tak. I to 5000 jest tak, ten stryk. Tutaj ten pierwszy. Dobrze. Tak, tak, o, będziemy widzieć je. Jest tak, z Pauli jest tak, ten głowy. Ten od lewej strony, tak? Tak, ten czerwony. Tutaj ten też. Ten czarny. Ten rudy. Czyli wszystkie barwy. I ten pstryk. O, tu go widzimy, te gołąbki. I dwie samice płowy, one są po prostu jednoparowane do połowy w sobotę. A rodzice jakich barw byli? Rodzice, po prostu samica, matka jest połowa. Matka tych wszystkich gołębi połowa. A końca nie znam, dlatego że to mi tam kolega w Bochum załatwił z tym, że ja przez przypadek były takie dwie późne samiczki przywiezione tutaj do Polski na aukcję, którą prowadził ksiądz Kostosz i ksiądz Józef Żyłka. Tutaj u nas taka dobroczynna. Ale się okazało, że ja tam dałem więcej tych gołębi. Na tą aukcję wszystkie poszły, a te samiczki po prostu gdzieś zapodziali karty tożsamości. Kolega z Bochum, ten mój przyjaciel Waldemar Król, mówi: wysoki Krystian, to nie daj tych gołębi, bo ja gołębia bez karty. I ja tą płową sparowałem z moim samcem i wydały gołębie, które jako roczne już były obydwa, znaczy dwa najlepsze gołębie w kategorii H w okręgu katowickim i były na ogólnopolskiej wystawie. Połowy samiec, zresztą jako dwulatki, ten samiec zrobił 14 na 14 konkursów, a samiczka 12, bo się zawiesił, bo włącznie z tym katastrofalnym Schillingenem, a ta samiczka zrobiła 12 konkursów, bo nie zrobiła Schillingenu i trzeba było jedną niedzielę dodać przerwy. Ale do tej pory, ona w tym roku ty zdobyła 13, a w ubiegłym roku 12, czyli za 2 lata 25 konkursów. I dlatego sprowadziłem, jak po tej połowie samicy, ona jest na górze, po tej Pauli, sprowadziłem, dlatego że tamte tak leciały, to sprowadziłem, nawet byłem na wystawie ogólnoniemieckiej w Dortmundzie i wtedy przywiozłem połowego, nie tego, tego czerwonego przywiozłem, tego pstrego i nam uciekł. Tego pstrego, o tego tutaj? Nie. Tego bardziej białego? To tego. O, widzimy go. Czyli mają wszystkie kolory, nie? Tak. Płowy, czarny, pstry. Wszystkie barwy. No, a jeżeli chodzi o wartość tej reszty, to są głębie przywieziony z 2 lata temu. Tam byli u kolegi Janoszki w Niemczech, to jest moje. I tamten czerwony też jest właśnie z tej Pauli, tamten. Widzimy go, tu, tak. No. Tu są same samce teraz. Tu są same samce, są dwie samice na górze. I dlatego nie wiem, nie mogę powiedzieć co o tej reszcie,
dlatego że to są gołębie dopiero w ubiegłym roku sprowadzone i są chowane młode. I teraz te młode bardzo fajnie leciały jako mutki lotowały. A teraz zobaczymy jako roczne, czy też będą, ale inaczej mam dwuletnią w tej chwili samiczkę, która już też jako roczna była najlepsza w rejonie, była na ogólnopolskiej wystawie, no z koeficjentem 9, no to tam, żeby zrobić tam 1, 2, 3 koeficjent na mutka, no to naprawdę już jest wyczyn. Ale 9 koeficjent miała i w tym roku leciała w 11 8 razy, to była 8 czołowych konkursów, takie na kategorię. A teraz kiedy będą parowane one, te w rozpłodzie? Piątek, sobotę, czyli jesteśmy, można powiedzieć, tuż przed parowaniem. Tak. To jakieś kuracje, one już przeszły, rozumiem, naturalnie wszystkie? Naturalnie wszystkie kuracje i szczepienia po na paromyksomirozę i na parotyfus. Rozumiem. To może przejdziemy teraz dalej. A teraz pokażemy wszystkim kolegom, jak wygląda tutaj zaplecze gospodarcze, można powiedzieć, u kolegi Krystiana. Taki. Tutaj ma swoje, że tak powiem, preparaty, które dla gołębi stosuje, takie biuro. Sekundę, ja tylko zamknę. Można było w cieple posiedzieć i jak w zimie na przykład są temperatury bardzo niskie, to jest kuminek. No pewnie, że ty... Też z kolegami się można spotkać. Z kolegami to prawie dziennie ktoś przyjeżdża, zresztą jutro są na jutro zaawizowani koledzy z Warszawy. Hodowcy tacy, którzy tam jeden ma te centralne ogrzewania robi. No i kolega Zynek z Damianem. Trzy czołowi hodowcy, właśnie bardzo, bardzo czołowi. Zresztą kolega Damian był wicemistrzem okręgu Katowice w kategorii A, bratczyk, w ubiegłym roku, także, a jest dopiero też takim zaczynającym, może nie zaczynającym, przyjaźni się właśnie z kolegą Szalkowskim, no takimi właśnie czołowymi hodowcami, z Janoszką bardzo są bliscy, no także dobrze zaczynać z dobrego pułapu. A tutaj jeszcze pokażmy taką ciekawostkę, bo tutaj widzieliśmy już w sklepach różnych rodzajów, chłodziarki różnego rodzaju. Tutaj zobaczmy, co kolega ma w lodówce. Można zobaczyć? Można zobaczyć. Żadnych tam jakichś... Zobaczmy tutaj. Większość to... Tak wygląda witaminy, w mistrzowskiej hodowli, że tak powiem. No, zaopatrzona. Przed sezonem, także... Tak. No, troszeczkę tych środków Ronfielda, dlatego że ja tam reklamowałem Ronfielda też na... Jest artykuł ze mną w Ronfieldzie na wystawie ogólnopolskiej był. Taki dosyć obszerny, jest tam właśnie Marcin Bochenek i tam kilku czołowych hodowców, no i też między innymi tutaj produkty Ronfielda i no, są. A co właśnie... to jest w tym słoiku? To jest jakaś mieszanka sekretna? Jest, tak, to no, nie jest sekretna, bo jest tam miód, czosnek, cebula, jest jakoś troszeczkę dodatkiem oliwy i to szykuje na miesiąc, na półtora. I wtedy tam dwa razy w tygodniu, nie za dużo, bo wiadomo, że to mogło być odwrotnym skutkiem, i podaję gołębiom na karmę. Rozumiem. A tutaj jeszcze pokażmy, tutaj kolega kanarki hoduje, tak? Te dwa kanarki, samczyki sobie śpiewają ładnie. Zaraz. O, tu widzimy. Tutaj też dokumentację widzimy przygotowana, tutaj jest. Także dziękujemy koledze za pokazanie nam swojej hodowli. Jak będą loty, to przyjdziemy zobaczyć, jak w mistrzowskiej hodowli gołębie siadają. Zapraszam. Tak, przyjdziemy na pewno. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Chyba że jeszcze kolega jakieś kilka słów do hodowców może na sezon. Pozdrawiam wszystkich hodowców i na pewno życzę takich przyjemnych, dogodnych wiatrów, bo żeby nie podwiadnie, żeby nie w deszczu, żeby przede wszystkim, żeby konwojenci obsługa taboru właśnie hodowlanego, żeby się zastanawiała, jak to, czy te gołębie możemy wypuścić, czy są warunki, bo to jest bardzo istotne, bo my sami wiemy, że ja miałem dwa lata taki temu lot, gdzie włożyłem 180 gołębi na lot, na to był drugi lot i zostały gołębie wypuszczone i na noc nie było 100 gołębi. Stąd się podlatywały, ale brakują takie gołębie ze 130 km, że się w głowie nie mieści. Czyli samo wypuszczenie. No przede wszystkim mamy tak dogodne internet i wszystkie prognozy pogody, że wydaje mi się, że tylko sięgnąć do tego i wtedy wiadomo, czy możemy te gołębie możemy wypuścić, czy nie. Wtedy nie można, szkoda gołębi po prostu. Tak, no przede wszystkim uchować asa to trzeba lat, a zgubić go można przez jakieś takie nieudolne posunięcie jakiegoś tam konwojenta czy kierowcy. Czyli życzymy wszystkim, aby te odloty, te wypuszczania odbywało się w najlepszych sprzyjających warunkach ku temu. Tak, także dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia. Do zobaczenia.